trwa okres wizyt duszpasterskich, czyli tak zwanej kolędy. Proboszcza parafii świętej Jadwigi pytaliśmy, na czym takie wizyty u wiernych polegają. Zwykle na początku roku wzięła się taka tradycja, by odwiedziny duszpasterskie realizować. Tak się to nazywa, popularna nazwa kolęda. Zwróćmy uwagę, kolędy to są te pieśni, które śpiewamy na Boże Narodzenie, przy stajence, przy żłóbku, w naszych domach, przy Wigilii, w kościele oczywiście na liturgii, ale to także właśnie nazwa tych odwiedzin duszpasterskich. Kapłan przychodzi z Nowym Rokiem, aby pobłogosławić mieszkanie, pobłogosławić mieszkańców. Czasem ludzie proszą, żeby mieszkanie w ogóle pobłogosławić, bo po raz pierwszy przyjmują kolędę. Są to odwiedziny duszpasterskie, a więc modlitwa, błogosławieństwo mieszkania i rozmowa na tematy duszpasterskie. Kontakt, bezpośredni kontakt kapłana z wiernymi. Czy jest to też okazja, żeby duszpasterze posłuchali tego, co myślą, co uważają i może jakiś uwag od wiernych? Oczywiście. Pierwsze moje pytanie jest, czy Państwo mają jakieś uwagi dotyczące parafii, mnie osobiście, naszej liturgii, kazań, sposobu prowadzenia duszpasterstwa, odnośnie, nie wiem, godzin urzędowania, kancelarii, dostępności kapłanów w konfesjonale, czy poziomu śpiewu w kościele, czy gry na organach i tak dalej. Także ludzie zwracają uwagę, prawie na każdej trasie kolędowej są jakieś uwagi, ale większość mówi, nie, wszystko nam odpowiada i tak dalej, no to wtedy nawiązuje rozmowę dotyczącą ich uczęszczania na Eucharystię niedzielne, sakramentów świętych. Wczoraj zdarzyło mi się, że jakiegoś starszego pana, który już kilka lat nie wychodzi z domu, wyspowiadałem po prostu i udzieliłem sakramentu namaszczenia chorych. Wykorzystuję ten czas też dla takiej konkretnej posługi sakramentalnej. Jednym ze zwyczajów kolędowych jest zapisanie na drzwiach domu przez ministrantów liter C+M+B. Jednak czy rzeczywiście to jedynie inicjały imion trzech króli? Różna jest interpretacja tego CMB. W ogóle nie wiadomo, czy tych królów było trzech, bo to mędrcy ze wschodu, magowie ze wschodu przybyli. Pismo Święte nie podaje ich liczby, ale przyjęła się taka dawna tradycja, jeszcze średniowieczna, że to ich było trzech. Kacper, Melchior, Baltazar. Natomiast jest też takie głębsze rozumienie tych literek, mianowicie skrót od łacińskiego Christus mansionem benedicat, czyli Chrystus błogosławi to mieszkanie. I to nie kapłan zwykle pisze, to troszczą się o to ministranci, którzy zawsze towarzyszą kapłanowi, trzymają kropidło z wodą święconą, między innymi kredę, no i też kolektują po prostu na swoje potrzeby, wyjazdy rekolekcyjne. Kolęda to jednocześnie wydarzenie o charakterze religijnym i towarzyskim. Nie warto się go bać. Zachęcamy, by pamiętać, że jest okazją do modlitwy z rodziną, ale także do rozmowy z kapłanem.